I myślę, że bardzo ciekawą rzecz pan powiedział, że jako sukces swój zawodowy pan uważa, że jeszcze nie zabito kolejnego księdza, jak pan nadzorował służbę. Pan raczy prowadzić rozmowę w tonie, którego sobie nie życzę. Ja myślę, że minął czas, kiedy nie można właśnie zadawać trudnych pytań. Nie, pan nie zadaje pytania, pan formułuje pełne inwektyw oceny. To nie jest rozmowa. Dobrze. Pan uprawia uliczną propagandę. Dobrze, bardzo. Ja myślę, że słowo propaganda jest bliższa panu niż mi, bo słowo propaganda ale kojarzy mi się z czasami PRL-u. Czy jeszcze chce pan coś dodać? Jeśli będzie pan miał pytanie rzeczowe, proszę bardzo. Natomiast chcę panu powiedzieć, że bardzo frapujący, tak dodać chcę, frapujący jest ten wątek audycji, mówiący o tym, że ja się posługuję w tej chwili metodą panów, którzy moje nazwisko przyklejają świadomie zresztą w moim przekonaniu do sprawy, że to może być rzeczywiście traktowane jako próba odsunięcia w czasie beatyfikacji księdza Popiełuszki. No jeżeli by to się okazało, że nie ma żadnych podstaw prawnych, nowych faktów, to przyszłość bardzo panowie osądzi. I to w sposób przykry, więc ja jestem zainteresowany tym, żebyście jak największy dołożyli starań, przedłożyli fakty, argumenty, tak byśmy mogli poznać prawdę, jeżeli ona rzeczywiście jest do odkrycia i jeżeli było drugie dno w tej sprawie. My nie odważyliśmy się na sformułowanie tego rodzaju oskarży, mimo różnych podejrzeń, nie kierowanych w stronę ówczesnego aparatu władzy. Rzecz mogła mieć szerszy charakter, no ale pisał zresztą swego czasu o tym generał Kiszczak, też nie był do tego uprawniony, nie ma na to wystarczających dowodów, ale ponieważ została poruszona opinia publiczna, byłoby dobrze, gdyby rzecz doprowadzić do końca. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Proszę państwa, za chwilę zejdziemy z anteny ogólnopolskiej, ale będziemy w internecie na www.itvp.pl. Tam odniesiemy się między innymi do wypowiedzi Stanisława Cioska, ale także poruszymy kilka innych wątków. Panie ministrze, czy tak na koniec, czy jest szansa, że się cokolwiek zmieni? Czy zawsze my będziemy tymi oszołomami, którzy uprawiamy tak zwaną uliczną propagandę? Ja myślę, że nie wchodząc w szczegóły sprawy, można powiedzieć, że pojawia się znowu kolejny wybieg, kolejny parasol ochronny, to jest ten zarzut, nie ruszajcie tego, bo nie dopuścicie do beatyfikacji. No, to trochę dziwnie brzmi w ustach człowieka głęboko wierzącego, mówię z pewnym sarkazmem, ale też odpowiadając panu Cioskowi, chcę powiedzieć, że co innego jest kierowaniem służb w państwie demokratycznym, co innego jest kierowanie w państwie totalitarnym, w którym każdy ruch jest śledzony, każde wydarzenie, nawet drobiazgowe, jest przekazywane do przełożonych. Ja pamiętam doskonale, jak wyglądała relacja pomiędzy najwyższą władzą a organami śledczymi komunistycznego państwa, na przykład w sprawie Grzegorza Przemyka. Przecież wszystko, co się stało, to natychmiast lądowało na biurku ministra spraw wewnętrznych. Było przekazywane na posiedzenia Komitetu Politycznego Partii. O czym my mówimy, panie ministrze Ciosek? Musimy kończyć. Zapraszam państwa 15 stycznia. Dobranoc. Witamy widzów telewizji internetowej ITVP. Czy tak nie jest, że to, co się
stało najgorszego, to był rok 89. I doszliśmy do takiej sytuacji, że tak naprawdę mamy to, co mamy, bo właściwie jak miał być inaczej, skoro wtedy Kiszczak zawiadywał MSW. I kto miał na przykład ścigać Kiszczaka? Kto miał zadawać te trudne pytania? Czy grzechem jest to, że nie doprowadzono do takiej sytuacji, że nie uznano SB jako organizację przestępczą? I dlatego nie możemy oskarżyć ludzi, którzy tak naprawdę zawiadywali Pietruszką, Piotrowskim. Panie ministrze. Cóż, mówimy o niezwykle istotnym, ale bardzo trudnym procesie, o którym pan profesor zaczął już tutaj sygnalizować. Ogromnej trudności w dostaniu się do materiałów dowodowych nie z przypadku, ale z umyślnych działań. Ja przypomnę, jak trudno było na początku lat 90. wydostać jakikolwiek dokument chroniony tajemnicą państwową. To był parasol ochronny. Każda niegodziwość władzy totalitarnej była wówczas chowana pod tym parasolem. Później, kiedy zmieniły się przepisy i ustąpiła taka przeszkoda, to pojawiły się przepisy przecież o amnestii, abolicji. Bardzo dużo rzeczy wyczyszczono w taki sposób. Później, jak państwo pamiętacie, były procesy palenia akt, niszczenia dokumentów. Cały czas upływał okres, w którym jeszcze ludzie pamiętali, jeszcze byli świadkowie. My mówimy o zaszłości ponad 20-letniej. Wreszcie mieliśmy do czynienia z sytuacją nietykalności władzy. Jeszcze bardzo często jest tak, że nie tylko żyją, ale czasami pracują prokuratorzy, którzy mieli do czynienia coś z tego rodzaju sprawami. To został także tutaj dotknięty pewien problem skierowania pracy Instytutu Pamięci Narodowej, Wydziału Śledczego na ślepe tory. Na tory takie, które powinny zainteresować historyków, archiwistów, a tam skoncentrowano uwagę prokuratorów działu śledczego. Kolejna przesłanka. Każdy, kto dotknął się tych spraw, wie, jaki jest stopień trudności w ich prowadzeniu. To są sprawy, które można porównać do najbardziej skomplikowanych spraw aferowych. Powtarzam, aferowych. Co to znaczy? To znaczy, że w standardzie takie sprawy prowadzi się w zespołach prokuratorskich, w zespołach policyjnych, przy udziale funkcjonariuszy służb specjalnych, doskonałych ekspertów. Korzysta się z takich instytucji jak świadek koronny. Przecież to wszystko można było zastosować w tej sprawie. Jak ja słyszę, że po wielu latach pracy prokurator zostaje sam z taką sprawą, to ja po prostu wiem, że umiera ta sprawa. Bardzo mi się podobało określenie pana doktora Kurtyki. To jest taki wyrzut na sumieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że ten wymiar w czasach IV Rzeczpospolitej musi się uwiarygodnić. A miarą wiarygodności będzie nie tyle skutek i efekt tej sprawy. Bo dzisiaj może być trudno, chociaż ja mam ciągle nadzieję, że jeżeli będą tacy prokuratorzy jak prokurator Witkowski, to oni dopną do końca tej sprawy i postawią tych sprawców przed sądem. Że to jest sytuacja, w której koncentracja tych zespołów, przydanie takiej woli politycznej, żeby te sprawy miały priorytet, może doprowadzić do tego, że nie będzie dzisiaj takiej buty, nie będzie takiej pewności tych sprawców, co mi zrobicie. I tak jestem pewny, że nie jesteście w stanie mnie do odpowiedzialności karnej powołać. Ja przytoczę jeszcze taki jeden fakt, żeby pokazać, jak mnożone są te przeszkody. Z praktyki nadzorowałem przecież tą sprawę dotyczącą śmiertelnego pobicia studenta Stanisława Pyjasa. Tam nie mogliśmy już ścigać sprawcy bezpośredniego tego pobicia, ale wtedy właśnie powiedziałem, że możemy ścigać tych, którzy utrudniają postępowanie. Proszę zwrócić uwagę na nazwiska. Generał Stachura, generał Pudysz. Proszę je skojarzyć, czy oni nie występują w sprawie z zabójstwa księdza Popiełuszki. Myśmy im przedstawili zarzuty, ale wtedy okazało się, że została wydana kuriozalna opinia Zakładu Medycyny Sądowej. Tych ludzi nie można było przysłuchać.